Uroczystą sesją specjalną rozpoczęło się tegoroczne święto ziemi rychwalskiej, czyli tradycyjne Rychwalia. Zgromadzeni goście najpierw wysłuchali kilku interesujących wykładów o dziejach Rychwała i ludzi z nim związanych, jakie zaprezentowali naukowcy z Państwowej Akademii Nauk Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Łódzkiego. Jeden z nich nosił tytuł Zagadkowe początki Rychwała. Poruszyliśmy tematy związane z lokacją miasta i gminy Rychwała, właściwie lokacją miasta Rychwała. To jest o tyle istotne, że nie tak dawno, bo przecież w 2014 roku również ten temat był jakby badany przez historyków. Niestety nowe fakty, które w międzyczasie pojawiły się, wpłynęły na to, że podjęliśmy taką decyzję, żeby wrócić do tego tematu po 8 latach. Wykłady z jednej strony pokazały, że historia Rychwała jest bardzo ciekawa, a z drugiej strony jakby uściśliły pewne kwestie i mam nadzieję, że w tej chwili, kiedy zwrócimy się do Komisji Heraldycznej, to tych tematów nie będzie. A mowa była także o XIX-wiecznym projekcie herbu Rychwała, działalności przestępczej Wojciecha Rychwalskiego, właściciela Rychwała w XVI wieku, czy tamtejszym nauczycielu, społeczniku i samorządowcy zmarłym w 1939 roku Wacławie Jedyńskim. Drugą, równie ważną częścią sesji było podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej z niemieckim miastem Liberoze. O tyle to jest ważne, że gmina Liberoze to są wschodnie Niemcy, to jest teren, gdzie również jest teren odkrywkowy związany z górnictwem odkrywkowym, a więc mają podobne problemy, mają jakby podobne kwestie do rozwiązania i według mojej oceny poza kwestiami gospodarczymi, poza kwestiami kulturalnymi, oświatowymi, to również kwestia właśnie chociażby zagospodarowania czasu dla osób starszych będą tematem, które na pewno nas połączą i wierzę, że będzie to na pewno dobra współpraca. A jednym z pierwszych efektów tej współpracy będzie udział niemieckich seniorów w najbliższych rychwalskich imprezjach muzycznych. Będzie ona się jednak odbywała również na innych płaszczyznach. Gminy obiecują sobie po tej współpracy wspólne rozwiązywanie problemów i lepsze możliwości, jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeb i młodych, i starszych mieszkańców, o współpracę na polu kultury czy oświaty. Poza tym na sesji miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Odznaki honorowe zasłużone dla gminy i miasta Rychwał otrzymali Krystyna Rymarska, Marzena Grubska, Karolina Małolepsza oraz Jan Konopczyński. Natomiast w weekend było już tylko rozrywkowo. W sobotę tłumy przybyły na rychwalską biesiadę, a z pewnością przyciągnęły je zespoły Secher oraz After Party, których hity śpiewała cała publiczność zgromadzona przed sceną. Sporo osób zostało do późnych godzin nocnych, aby bawić się podczas dyskoteki z DJ-em. Zaś w niedzielę swoje muzyczne i taneczne talenty zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy gminy Rychwał oraz znana i lubiana wszystkim orkiestra Quantum. Swoim repertuarem zachwycił również zespół pieśni ludowej Skrzynczanki. Publika nie zawiodła też, kiedy swoje przeboje ze sceny śpiewał zespół Powerplay. Imprezą zwieńczył występ zespołu Hot Flow. Ona bija do mnie nocą, krótki szedł zawsze bosą. Poza tym przez wszystkie dni Rychwaliów do dyspozycji uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych, było całe mnóstwo atrakcji. Od słodkości i dmuchanych zamków, po malowanie buziek, animatorów i konkursy. Swoimi specjałami częstowały lokalne koła gospodyń wiejskich, a na scenie wręczono nagrody i wyróżnienia oraz podziękowania. Jak co roku w Rychwaliach uczestniczyli również przedstawiciele samorządów zaprzyjaźnionych i współpracujących z Rychwałem.